Cześć, witajcie w kolejnych przygodach Kapitana Pazura. Kontynuujemy naszą zabawę i dostaliśmy się do Puerto El Loco. Tak się to nazywa. Tu podejść, o proszę, możemy skakać ludziom po oknach, w zasadzie po parapetach. Tam jest sam są berła. Tam u góry na pewno też jest coś fajnego, co można by zebrać, jak sobie nie dam rady wskoczyć. Chyba moją jedyną szansą był ten parapet, który się zerwał. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej. Nie wiem, co tu jest. Tu jeszcze do kanału. A mi się ten smok podoba. Kurde. Mam smoka. Okej. Tutaj jest miecz. Tylko teraz wystarczy jeden nieostrożny ruch, jeden źle przemyślany ruch, albo jeden, nie wiem, spontaniczny i po prostu zły jest pochódka. Będę musiał zaczynać ten poziom od nowa z bazową ilością, z podstawową ilością zdrowia. Ta para nie wygląda tak złowieszczo jak kwas, czyli nie powinienem chyba zginąć, jeżeli się na tym nadzieje. Nie, to chyba wydaje mi się nawet, że to będzie pełniło... O, zdobyłem zdrowie, jest. Że będzie to pełniło właśnie funkcję tych spotkanych wcześniej w lesie paproci. Okej. Okay. No, kwas. O, kwas nie zabija, no jeden. No. Kwas nie zabija jednak. Tak od razu. Z miejsca. Ale zabiera trochę zdrowia. O, jen, spakowałem się tutaj, kurde. Zgubany. Jeszcze ten złowieszczy ptak leci. Chodź tu. Będę miał spokój, jeżeli go zabiję. No. Jak tylko słyszę ten jego... Kurcze, krzyk. No. Berło, proch. Wszystko udało się chyba zdobyć w locie, więc spoko. Kolejne zejście. Będziemy sobie dzisiaj zabiegać trochę po właśnie takich kanałach. Ale to nic. W Majora's Edge też biegaliśmy po kanałach. Nie wiem, co robi ta kula, ale ją zbiorę. A. Dalej nie wiem. To chyba daje magiczne pazury. Większą ilość tych pocisków, tych ciosków. I nie jestem pewien, czy tam u góry nie jest przypadkiem zdrowie dla pazura. Pierścienie? Nie, to jest lodowy miecz. Świetny. Tylko, że... A, on jednak też trzeba skończyć. Dobra, pomyliłem się. Po raz kolejny. Do tego miecza bym się nie dostał, musiałbym mieć mysz. Teraz taki... Denerwujący moment. Przez tą mewę, która dla mnie tutaj wyskoczyła. Czy ja przestrzeliłem jednego psa i zaatakowałem również drugiego? Ciekawe. Chodź tu. Wiem, że chcesz. Co jest pode mną? Czy ja się nic tam nie wpakuję? Jest dach. To teraz taki będzie trochę bardziej Assassin's Creed. W wykonaniu Kapitana Pazura. Czy jest tutaj coś fajnego? Tam są jakieś drobinka jest. Dobra. Tak, przestrzeliwuję przez wszystkich przeciwników. Spoko, dobrze wiedzieć. Jest po prostu kwas, są dwie skrzynki. Tak myślałem, że będzie warto tutaj przyjść, bo tak to wyglądało jakoś interesująco, przyciągało. Niezwyczajnie. O. Ciak, ciak. No i teraz... Czy ja tutaj... Nie doskoczyłem. Oho, idziemy dalej po tych kanałach. Tam po lewej może być coś fajnego, ale mi jest bardzo szkoda z mojego aktualnego stanu. Nie chcę stracić tego zdrowia, nawet zbierając teraz te smoki, puchary i te wszystkie. Ło, ale miałem szczęście. Nie idę tam, serio. Wolę jednak iść dalej. Cios z dołu zauważyłem, że jest słabszy od tego zwykłego. I teraz tak, te będą się zapadać, więc muszę się starać. Nawet się udało, po raz pierwszy się gdzieś wspiąłem. I znalazłem koronę, chociaż jedna korona będzie na ekranie końcowym.
Aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle szybko do niego dojdziemy, ponieważ wpadałoby na to, że to jest kolejny poziom, na końcu którego pojawiłby się jakiś boss. Teoretycznie. Ajajaj, gdzie aż tutaj pakowałem. I hop. Więc tu będzie jakiś boss, a nawet ostatni nie był w zasadzie, nie był taki łatwy, jak mógłby się wydawać. Każdy jest trudny na swój sposób. Dobra, jeszcze tego pokonam i idę sobie tam do góry, zobacz. No dobra, jeszcze tego ewentualnie. Jak już tak się uparł, to niech ma. I sobie jedziemy tutaj. Ciach. Po mewach. Hop. To wszystko. O, udało się nawet zabić ładnie. Co tu jest? Dlaczego tam jest korona i jak ja mam się do niej dostać? Dlaczego nie dam rady? O, dałem radę. Druga korona w tym poziomie. Nie jest tak źle. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, nie bardzo chce mi się ryzykować. Hops. Tam jest pies, po prostu sobie go zbiję w ten sposób. A co tam, mamy jeszcze 83 naboje. Możemy się bawić. Każdy z bossów, z którym będę się zmierzać, czyli może niedługo, i tak jest niewrażliwy na wszelkie moje umiejętności. Chyba, że wybuch dynamiku. Może. Tego nie wiem. Przetestujemy to, jak będziemy mieli dobrą okazję. Nie wiem, co to jest, ale nie wygląda jakoś tak na razie super strasznie. Spróbuję się tu przejść. A, jest po prostu pies. Jest i czaszka. Tylko dlaczego ja coś czuję, że jak to jest skoczę, to zginę. Tadam! Wiedziałem, ale udało mi się zdobyć zdrowie w tym czasie upadku. Ta czaszka mi zapewniła zdrowie. Mam iść tu na dół? Dobra, to idę. Ach, to jest ten moment. Dobra. Wiedziałem, że tak będzie. Że jak się rzucę na tą czaszkę, to zginę śmiercią marną i straszną. Ale mamy czaszkę, to już tam na ekranie tytułowym jakoś będzie wyglądało. No nie, no coś mnie zdenerwowało. To za bardzo się broni. Hops, mewa, ciach. Aha. Okej. No i te są parapety, które ulegają zniszczeniu. Trzeba było zachować spokój ducha. Wystarczy, że kurczę, nie wiem, coś by się stało. Nie nacisnąłbym spacji jak ostatnio i skończyłoby się to na pewno nie ciekawie. Ojeny. Zwątpiłem po chwili. No nie. Ojeny. Jest łańcuch, to jest jedyna droga. Jest to drugi łańcuch, który teraz, kurczę, przyleciał po prawym, tak? Jakoś nie będę zbierał tego smoka. Bardzo nie chcę zginąć. Po prostu będę sobie szedł do przodu. Challenging. Wow! Na dole ten kwas się wylewa. Kolejne wysyłanie takie zręcznościowe. Szlak. Ciast. Ciak, ciak. Co ja tego nie zrobić? Ciekaw jestem, czy da radę... Tak, dało radę, tak jak chciałem. Skoczyć i spaść z powrotem na ten podejście taki latający, na którym byłem przed chwilą. Udało się to zrobić, nie udało się tam skoczyć. Tu jest ta para, która wypycha. Jeps, jeps, wszystko. Dwa strzały załatwiają wszystko. Sobie skoczę. Wow. Jednym uderzeniem. Udało się gościa położyć. Jest wrog, którego i tak mamy dosyć sporo. A co jest na dole? Są te psy, tak... No. Jakieś tam, nie wiem, specjalnie nie widzę sensu, żeby tam... Nie widzę konieczności.
tam schodzenie do nich. Ale tutaj już jest konieczność. Niby takie proste, niby taki mały dystans, ale wystarczy po raz kolejny malutki błąd. I zaczynam wszystko na nowo. Jest zdrowie, udało mi się. W ogóle w tym poziomie to już jest drugie czy trzecie, tak? Zebrane zdrowie. Dużo punktów tutaj zdobywam, najwyraźniej. Muszę starać się zdobywać jak najwięcej i nie tracić w głupi sposób. No. Już sobie tutaj skoczę. Hop. A, lipa. Tylko ta lewa. I co jest na dole? Dołu nie widać, a powinienem być na dół. Z tego co mi tutaj pokazuje ta strzałka. O dobra, udało się bynajmniej zaskoczyć tu. Nie, ja tam nie idę, nie, naprawdę. O, koleś się nawet nie spostrzegł. Kuchary, co oni noszą przy sobie? Dobra, kolejny raz będę musiał uważać na tą platformę. Hops. Wow, fajnie wyglądało. Dobra, jakoś idziemy, jakoś daję radę. Jest i boss. Dałem radę dojść do niego. Nie przegrałem, chociaż dosyć długi czas biegałem z zerową ilością żyć. To jest ten poszukiwany gość z tej wcześniejszej wywieszonej informacji. Wolfington, tak? Oczywiście jest skubany. No, co za koleś? Jeszcze wali we mnie jakimiś kurczę pociskami magicznymi. Też tak umiem, ale wiem, że on będzie na to odporny. No. Okej, okay, w ten sposób. Ja czaję. Ajajaj. Działa tak jak chciałem. Nie, muszę skakać do tyłu. O. Teraz go przeskoczyć. Hop. Ajajajaj, tak nie, do tyłu. Noż, kurde. 50 zdrowia, on ma mniej. O! Mogę się schylić. Zmienia postać rzeczy. I wszystko stało się proste. I ten boss w zasadzie moim zdaniem był nawet łatwiejszy od poprzedniego. Zdobyliśmy kolejny gem, trzeci. I mamy przerywnik filmowy. Mówię ci, to prawda! Daj spokój, skąd wiesz? Przecież to tylko bajeczki opowiadane młodym kociętom. Bo mam dowód! A poza tym, po co rudowłosy mieszałby się w te wszystkie problemy z mapą do Wyspy Tygrysów? Bo zwariował, oto dlaczego. A w ogóle to o jakim dowodzie mówisz? Słuchaj, widziałem jeden z klejnotów. Miał go oficer pokładowy. Gdzie on jest? Oczekuje reszty załogi na statku. Zamierza osobiście dać go rudowłosemu, gdy tylko dotrzemy na wybrzeże piratów. Nawet jeśli to prawda, ma tylko jeden klejnot. Niekoniecznie. Podobno rudowłosy złapał jakichś piratów, którzy mieli parę klejnotów. Nie wierzę. Muszę zobaczyć to na własne oczy. Dokąd idziesz? Złożyć wizytę pierwszemu oficerowi. Jak się dowie, że ci powiedziałem, obedrze mnie ze skóry. Czekaj! Okej. Tak, więc mamy już kolejny gem, drugi niebieski, tak? O, myślałem, że pojawi się obok pierwszego, tam po lewej. Ale pojawi się gdzie indziej. To nic. Zostało nam jeszcze 2, 4, 6, tak. Tak, 6. I mamy tablicę wyników.
i jakoś tutaj zaprezentowałem. Słabiej chyba się nie dało. 5 sztabek mi brakło do całości. Zdobyłem 3 korony, z czego byłem taki zadowolony, a się okazuje, że 16 było na planszy. Jedna czeszka ma 5, to chociaż coś. Trochę punktów jest. Najważniejsze, że przeszedłem poziom i dałem radę pokonać bossa. A następne miejsce, do którego się udamy, to właśnie będą doki. To jest jakiś koleś. Na razie dam mu spokój, bo on tam nic za mnie nie ma chwilowo. A w tym odcinku to by było na tyle, tak więc zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia, cześć!